Hej, hej kochani, dzisiaj będzie makijaż paletkami z Glam Shopu, czyli Turbina i Love Glam. Kolorem? Brązem. Ten kolor to jest Klasa, nazywa się Klasa. I lecimy. Okej. Ogólnie powiem Wam, że te paletki są śliczne, naprawdę mega śliczne. Tylko jedyna wada, jak na swoją cenę nie mają lusterek. No wiele osób twierdzi, że to nie jest żadna wada, że te lusterka im nie są potrzebne. Ja mimo wszystko malując się, dziobiąc z nich, lubię patrzeć się w te lusterko, dziobać, patrzeć się i malować, no nie? Czyli dziobam lusterko i maluję. Dla mnie to jest mega wygodne, bo się nie muszę tłuc z dodatkowym lusterkiem i tak dalej, no nie? Wiadomo, że to lusterką to jest koszt większy ciutkie, no nie? No ale ja wolałabym mieć lusterko niż go nie mieć w tym, no nie? Jeżeli chodzi o jakość tych cieni z Glam Shopu, to jest bardzo wysoka jakość, naprawdę bardzo fajne, dobre cienie. Troszeczkę więcej się spodziewałam po tych cieniach z Turbiny, że będą bardziej turbo, no nie? No ale są świetne, ja nie mogę narzekać na te paletki ani na te cienie, bo są naprawdę bardzo dobrej jakości, mimo że myślałam, że te będą bardziej takie mieniące się te kolory, takie zmieniające na inne, ale mimo wszystko 200 zł za turbinkę to jest troszeczkę droga cena, jak na polskie realia, więc tym bardziej, że te gabaryty tych cieni wcale nie są jakieś duże, no nie? No ale cóż, nie ma co narzekać, bo są świetne. Ale wolałabym i tak zamiast tej, na tą chwilę wolałabym zamiast tej Turbiny paletki na przykład kupić sobie więcej turbopigmentów innych, czyli bardziej się mieniących kolorów, bardziej w stylu Tanuka lub coś takiego, no nie? Ale nie ma co narzekać, jest dobrze. Dobra, czyli lecimy z tym jaśniutkim brązem i tak. Ja lecę z nim tylko tutaj. Nie jestem pewna, czy on jest taki ciemny, czy ja miałam już wcześniej coś na pędzelku, ale jak mi się wydaje, że myłam te pędzelki. Tak czy inaczej, lecimy tutaj i później lecimy trochę wzdłuż, czyli tu w zewnętrzną. Ale to już bardziej tak rozblendowywujemy ładnie. Im wyżej, tym delikatniejszy, kochani, nacisk pędzla. Mamy coś takiego. Ok, mamy drugie oko. Ja jeszcze ten kolor, jak tak troszeczkę przyciągam tu, tutaj tak wzdłuż. Cały czas ten sam. Ok. I teraz tak. Był kolor ten. Teraz lecimy z kolorem tym ciemniejszym, czyli to będzie cesarzowa. Cały czas tym samym pędzelkiem. Pędzelek, którego, kochani, używam, to jest Nima Brush, imię Nikola, bo oni mają imiona zamiast cyferek. I okej, cesarzową teraz używamy tu na samą końcówkę. I przeciągamy tak troszeczkę tu, w tą stronę. Ok. Biorę czysty pędzelek i rozblendowywuję delikatnie łącze, żeby robić przejście tych dwóch cieni. Ten jeden wyżej, jeden ten tutaj, żeby nie było jakiejś takiej chamskiej przegrody. Dobra.
Okej. I teraz tak, myślałam, żeby może coś takiego błyszczącego delikatnie dać, ale boję się troszeczkę, że przegnę pałkę, a tym bardziej, że idę do kościoła. Myślę nad tym złotem albo nad tym kielem. Ten kiel jest dość mocno srebrnawy. Taki dość mocno srebrny, ten jest dość mocno złoty. Dlatego, kurczę, no nie jestem pewna. Myślę, że wezmę tutaj na początku, tutaj wezmę trochę złotego, a tutaj srebrnego. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no nie? Kacia, ja muszę się wytrzeć, jestem na czarno, więc wolałabym się nie ubrudzić. I teraz lecimy z tym złotym kolorkiem. Chociaż mnie kusi tak, żeby tego bordo tutaj wziąć, widzicie? On też jest ładny, kurczę. Nie, dobra, już lećmy już z tym złotym. To już może już po całości weźmiemy ten złoty, już nie będziemy kombinować. I tego złotego troszeczkę wblendujemy, tak tutaj rozetrzemy tu w górę. Ja muszę ten pędzelek chyba troszeczkę zwilżyć. I wtedy będziemy nakładać. Dobra, i tym pędzelkiem, co wcześniej nakładałam ten kolor, ten bordowy, tutaj troszeczkę wblendowujemy. Znaczy naciskamy delikatnie. Nie ma mocnego nacisku, bo będzie masakra. Okej. I to samo robimy ze złotym w drugim oku. Dobra, kochani, i teraz tak, lecimy z kolorkiem tym bordowym, czyli cesarzową u dołu, bo to ja już nie mam tu czasu zbytnio. Ok, nadajemy ją tu. Tu. I tak, jeszcze biorę tego złotego, co dawałam go tu. I gdzie jest ten pędzelek? Taki mniejszy, z mniejszym dzióbkiem, żeby go po prostu... Chociaż nie, może tu zamiast złotego, kochani, damy tego kiera, tego srebrnego. I damy go tu. Chyba będzie tu pasował, co? Myślę, że w miarę może być. Dajcie tu. Dobra. Już niech tak będzie.
Tutaj już nie będę żadnego koloru czarnego dawać ani nic. Myślałam, że może kreskę tutaj dać, ale dam, ale delikatniutko, nie jakąś mocną. Tak. Eyeliner to będzie z Catrice Calligraphic. No, ale on już mi tu nie eyelineruje za bardzo, zobaczcie, więc troszeczkę lipa. Cicho, mamy chyba drugi. O, ten jest. Ten jest i to jest eyeliner z Essence, eyeliner pen. Dobra, żeby to teraz nie przesadzić, ja się już odzwyczaiłam od eyelinerów, takich, żeby po prostu robić kreski na oczach. Ok, delikatna. I drugie oko. O kurczę, ale tu dużo poleciałam. Tu już mi się troszeczkę gorzej poleciało, ale to ze względu, z tego względu, kochani, że się po prostu śpieszę i naprawdę już nie mam czasu. Dobra. I tak, ja że zakładam rzęsy i się zaraz pokazuję. I tak, mamy już rzęski. Ja tu jeszcze eyelinerem muszę poprawić. Ale gdzie ten eyeliner tutaj wsadziłam? Zobaczcie. Tutaj po tym czarnym. Tu tak samo, możecie spokojnie. Oczywiście eyeliner z Flormala i nadajemy go tutaj na linię wodną. Ok. Dobra. I dajemy jeszcze tusz. Tusz na dolne rzęski. Tusz, którego używam, zobaczcie, on jest taki przekrętny, że można go sobie tak trzymać. To jest L'Oreal Paris Ultimate Mascara. Unlimited Mascara. Ops. On jest taki, o. Coś takiego. I on ma taką szczoteczkę. Obkręcaną. W sumie ona jest mega wygodna. Ale czy jakoś, jakaś wow? No nie jest na pewno zła. Nie jest zła. Ło, zobaczcie co zrobiłam. Kochani. Ja niedługo wychodzę, a się upaćkałam. A, kurczę. Oj, zobaczcie, udało się uratować. Jako tako teraz muszę tym kolorem brązowym to poprawić. Gdzie ja mam? Tu. Okej.
I malujemy do reszty te rzęsy dolne. Okej. I jeszcze co? Pomadeczka. Pomadka nie wiem jaka, szczerze mówiąc. Na razie jeszcze nie wiem. Myślę, że damy delikatny może kontur i delikatny kontur ust i jasna pomadka, jaśniejsza. OK. I teraz na to nakładamy. Tu mam akurat pomadkę z Revolution, to jest kolorek Prime. Ten kolorek wygląda tak. Kolor Prime. OK, i ten kontur jeszcze troszeczkę mi tutaj poleciał, zobaczcie. I wyrównam jeszcze korektorem. Korektor oczywiście Langmani, kolorek 02. Usta są równiutkie, ładne, zobaczcie. Jeśli jeszcze myślę, czy nie dodać jeszcze tutaj troszeczkę jaśniejszej pomadki. Kurczę, wszystkie pomadki mi ktoś tutaj już pozabierał, więc muszę znaleźć coś jaśniejszego. Albo w sumie możemy dodać troszeczkę korektora. Tak, korektora nadamy, żeby nikt nie wiedział. Czyli korektor Langmani 02, damy odrobinkę. No, mamy coś takiego, ja już tutaj błyszczyka niczego nie daję. O, zobaczcie, już się wybrudziłam. Ja mówię, jak za długo siedzę, to ja już zaczynam się brudzić. Zobaczcie.
I to właśnie jest ten czas, kiedy już zaczynam się brudzić. Oczy się posoliłam. Dobra, kochani. Myślę, że to już będzie na tyle. Ja już sobie to dam spokój. Bo im więcej zacznę kombinować, tym będzie gorzej. Makijaż, kochani, wygląda tak. Oczywiście użyty jest dwoma paletkami z Glam Shopu. Oczywiście to cienie tak naprawdę były w sumie z jednej z Glam Shopu paletki. Zobaczcie. Tak wyglądają te cienie z bliska. Usta. Powiem wam, że fajnie się tymi cieniami pracuje. Fajne są w blendowaniu, nawet te kolorki, ten kolorek błyszczący, ładnie można fajnie w górę blendować. To jest właśnie cecha po prostu prasowanych pigmentów. Prasowane pigmenty można fajnie rozprowadzać i blendować, to jest właśnie ich plus. Czego nie można powiedzieć o pigmentach sypkich, przynajmniej ja nie umiem, no nie? Bo nie wiem, czy się tak da, czy nie da się, ale ja nie umiem. Dobra, kochani, ja mykam do kościoła, uciekam i miłego dnia lub wieczora.